Ciekawe zapytanie. Czy po operacji stabilizacji kręgosłupa szyjnego możesz wykonywać zawód kierowcy autobusu? Czuję się obecnie dobrze, nie mam żadnych dolegliwości, jednakże jeden lekarz medycyny pracy dał mi pozytywną opinię, drugi negatywną. No pytanie, który dał pierwszy pozytywną, który negatywną, bo boję się, że najpierw była negatywna, potem pozytywna. Natomiast Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, gdzie się odwołałem, też bez żadnych badań wydał opinię negatywną. Natomiast zdanie mojego neurologa, który się mną opiekuje, nie ma przeciwwskazań do pracy jako kierowca autobusu. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź, ewentualnie akty prawne, które to określają. No, tak według mnie, niestety to jednak WOMP ma rację. Jest to schorzenie raczej będące przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie kierowcy autobusu. No, aby definitywnie sprawę wyjaśnić, odwołałbym się do Instytutu Medycyny Pracy, na przykład w Łodzi. Sprawa tam zostanie już wyjaśniona, jeżeli chodzi o odwołania, ostatecznie. Natomiast, no cóż mogę więcej powiedzieć, praca kierowcy autobusu jest związana z tak zwaną pełną sprawnością psychoruchową. Mam tu wątpliwości, czy po takiej operacji neurochirurgicznej ta sprawność jest, czy jej nie ma, prawda? Jest jakaś odpowiedzialność wożenia ludzi. Natomiast jeżeli masz inne zdanie, oczywiście możesz to skomentować tutaj pod moim filmikiem. Możesz też wejść na mojego bloga Badania Lekarskie Kierowców, gdzie omawiam podobne przypadki. Także jeszcze raz zapraszam do komentarzy. Możesz dać lajka. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.